19 marca w hali sportowej powiatowego zespołu nr 2 w Oświęcimiu odbyły się Mistrzostwa Polski Południowej Oyama PFK w konkurencjach Lekki Kontakt i Semi Knockdown, w których wystartowało 164 zawodników z 15 klubów. Jak miałem 4 lata, to tata mnie zabrał na karate, no i spodobało mi się, no i zacząłem ćwiczyć. Trenujemy 3 razy w tygodniu plus technika, czyli w środę jeszcze, czyli 4 razy. Trenuję około 8-9 lat. Treningi są ciężkie, oto karate wiadomo, ale sensei bardzo dobrze prowadzi i miła atmosfera, więc warto. Cały czas po prostu ćwiczymy różne uderzenia, komplikacje, technika. No i potem mamy sparingi, walczymy ze sobą, wiadomo, tak lekko, żeby unikać kontuzji. No, potem wystawiamy na zawody, przywozimy te puchary, które mamy w domu. A jaki cel na dzisiaj? Dzisiaj? Najlepiej pierwsze miejsce, wiadomo, każdy marzy o tym pierwszym miejscu, każdy mierzy wysoko. Nie wiem, jak mi wyjdzie, bo zaczynam nową kategorię bez ochraniaczy na tłów i czy się stresuję, to nie bardzo, bo dla mnie to już jest normalne, już ćwiczyłam w tej kategorii. Zobaczymy. Każdy, wiadomo, będzie walczył za wzięcie o to pierwsze miejsce. Mistrzostwa przygotował Komitet Organizacyjny Oświęcimskiego Klubu Karate pod przewodnictwem sensei Mariusza Pawlusa 4 Dan. Zawody patronatem objęli starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew Starzec, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut oraz prezes zarządu Oyama Polskiej Federacji Karate Han Shi Jan Dyduch 8 Dan. Na pewno da się to zauważyć, że karate coraz więcej trenuje osób tutaj u nas, dzieciaków, dlatego że widać po samych naszych zawodach, prawda? Wszystkie zawody, nawet te regionalne, które my tutaj mamy, sięgają niemalże 200 zawodników, czy tutaj mamy 170 bodajże zawodników zgłoszonych. Świadczy to o tym, przełożenie jest na sale treningowe, prawda? Jest, na salach jest dużo osób, dużo osób trenuje, dużo osób chce to trenować, także my jesteśmy zadowoleni, bo całą ideą naszego klubu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności fizycznej, którą jest karate, prawda? W mistrzostwach, jeżeli chodzi o rejon, mamy Polskę podzieloną na makroregiony. Jest to rejon Polski Południowej. Biorą udział dzieci od 10 roku życia do 40 roku życia w różnych grupach wiekowych, prawda? Od młodzika po seniora. Dzieci do 14 roku życia walczą w tak zwanym lekkim kontakcie, gdzie jak sama nazwa mówi, niedozwolony jest mocny atak, a co za tym idzie, powoduje to, że walka oceniana jest jako techniczny aspekt, jako techniczna, a nie jako siłowo rozwiązana jest walka, prawda, ta formuła. Semikontakt jest to ograniczony kontakt, który też nie pozwala na bardzo mocny atak, no ale jest to już taka pośrednia formuła, która już wprowadza w te walki w pełnym kontakcie. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Marlena Gałuszka z Krakowa oraz Dawid Kucaba również z Krakowa. Dla wielu zawodników i ich trenerów turniej w Oświęcimiu był ostatnim sprawdzianem przed majowymi mistrzostwami Polski Oyama PFK w Kumite w Rzeszowie.